Okej, moi drodzy, Indiana Jones ponownie trafi do kin. Niestety albo stety okaże się w piąteczek, piątunio. Tymczasem pogadajmy dzisiaj o jednym z największych klasyków kina przygodowego. Może o największym, a może nie? Raiders of the Lost Ark, czyli poszukiwacze z zaginionej arki. To film Stevena Spielberga z 1981 roku, w którym opowiada nam o przygodach Indiana Jonesa, granego przez Harrisona Forda, archeologa, który w 1936 roku wyrusza do Egiptu, aby odnaleźć zaginioną tytułową arkę przed nazistami. Albo Niemcami. Zawsze jak w Polsce się powie, użyje słowa naziści zamiast Niemcy, to jest... Oczywiście ktoś musi napisać, no przecież to byli Niemcy. Tak jakbyśmy kurwa w Polsce tego nie wiedzieli, co? Ja się śmieję, bo to jest w ogóle temat taki off-top, niezwiązany z tym filmem, ale przecież wszyscy... A to wiemy, no. Dobra, w każdym razie. Jest to film, który obok Powrotu do przyszłości, oczywiście Gwiezdnych Wojen, których notabene tutaj jest mnóstwo w ogóle historii z planu i produkcji tego filmu i tak dalej, jak powstawał, ale jedną z kluczowych informacji jest to, że najlepszy kumpel, albo po prostu kumpel Stevena Spielberga, George Lucas, sam mu zaproponował, sam mu podrzucił ten pomysł na historię i był zaangażowany jakoś tam w produkcję. Oni w ogóle dużo się wymieniali pomysłami, współpracowali, wzajemnie produkowali swoje filmy, wymieniali się nawet aktorami, to nawet potem się kłócili, czy Harrison Ford, który gra tam, będzie też grał tu. Ale generalnie rzecz biorąc, chciałem powiedzieć, że jest to jeden z tych filmów, który jest wymieniany jako klasyk lat 70. i 80. tego kina przygodowego. I powiem wam, że o ile bez wątpienia ja się wychowałem na Powrocie do przyszłości i w tych wojnach, o tyle Indiana Jones nigdy nie był moim czymś, moim uniwersum. Ja nawet powiem wam szczerze, że ja nawet nie wiem, co się dzieje w drugim i trzecim filmie. Znaczy, zapewne jakbym sobie teraz włączył, to bym przypomniał sobie ich treść, bo na pewno oglądałem za dzieciaka. Ale tak z pamięci, tak jak na przykład, nie wiem, Gwiezdne Wojny, gdzie po prostu znam na pamięć wszystkie filmy, szczególnie te starsze, tak tutaj nie znam. I Indiana Jones nie wywołuje we mnie żadnych emocji takich w stylu, tak jak na przykład ma to, wielu z was na pewno, bo wiele osób się na tym filmie wychowało, czy na tej serii, ale tak samo ma na przykład Chris Tuckman, który, no, nieraz o nim wspominałem na kanale, taki ja w Ameryce, taki OG youtuberów gadających o filmach, który nawet sam za dzieciaka, mając 17-18 lat, kręcił swoje wersje, robił o tym filmiki, są na YouTubie, jak sam z pełnej po prostu pasji, będąc zainspirowanym przez Spielberga i kino przygodowe i tak dalej, kręcił swoją wersję Indiana Jonesa i kurna 17-latek z kamerą i dwoma kumplami kręcił kurde sceny, jak go ciągnie samochód, a on się trzyma czegoś, wiecie, coś takie niskobudżetowe, na zasadzie u mnie w ogródku nakręcimy, bo to lubimy, także uwielbiam coś takiego, bo fajnie po prostu widać ludzi z pasją, którzy się próbują uzewnętrznić i potem założył YouTube'a i tak dalej, a teraz kręci własny film, także jak widać, no nawet na takim prostym przykładzie Indiana Jones jest niesamowicie, ale to niesamowicie istotnym filmem w historii kina, kina akcji przygodowego, odwołującego się do kina przygodowego lat 40. i 50., czyli wielka przygoda, jest ten archeolog, który musi coś zdobyć w jakimś skarbcu, jakiś zakopany właśnie tam coś skarb, może magiczne moce, a ktoś inny też chce go dorwać i gdzieś tam wyruszamy do jakichś orientalnych, egzotycznych miejsc tam w Egipcie czy gdzieś. I wszystko przy akompaniamencie muzyki Johna Williamsa, wszystko przy fantastycznej reżyserii Stevena Spielberga z rewelacyjną, główną, ikoniczną rolą, gdzie wszystko jest ikoniczne, łącznie z ubraniem i tak dalej, inspirowanym też tam jakimś konkretnym kimś sprzed 40 lat. Generalnie rzecz biorąc, po prostu klasyk. A mówię ten długi wstęp, ponieważ muszę oddać temu filmowi co jego i zaraz zresztą w zasadzie cały filmik będę wymieniał plusy tego filmu, ponieważ no nie przez przypadek jest on tak ikoniczny. Ale powiem wam, że oglądając go czy kiedyś, czy szczególnie teraz, mam jakieś takie zobojętnienie co do tego filmu, gdzie już, że on mnie po prostu męczy. I to jest, ja sam się zastanawiałem oglądając teraz, o co chodzi, przecież widzę jak jest genialnie wyreżyserowane, widzę te wiecie, te zajebiste po prostu wybryki kaskaderów. Widzę wszystko to, ale gdzieś coś mi nie klika i mnie nie porywa ze względu na ten, może brak nostalgii też, i dotarło do mnie, że ja mam z tym filmem ten sam problem, co z na przykład Halloween. To znaczy, film był tak świeży, ikoniczny, budujący po prostu i swoje istnienie w popkulturze i wywierający wpływ, jak już wspomniałem, na twórców, no nie tylko takich zwykłych ziomeczków w domu, ale też i
tych prawdziwych reżyserów, którzy dalej tworzyli kino akcji przygodowe, jest już tak przemaltretowany przez popkulturę, że nawet jak ktoś tego filmu nie widział, to zna poszczególne sceny, momenty i tak dalej, nawet nie wie, że to z tego filmu. Jak oglądam ten film, to widzę po prostu tak bardzo już przemielony później materiał, że jestem nim zmęczony. Tak samo jak przy Halloween. Halloween, które wprowadziło jakieś tam elementy pierwszy raz, ale 100 tysięcy slasherów później już po prostu nie da się to patrzeć jak dla mnie. Nie lubię oryginalnego Halloween oglądać, bo po prostu ono wygląda już jak autoparodia, ze względu na to, że później było 500 razy zrobione. To nie jest wina tego filmu, że jest tak genialny, że go potem naśladowano, ale tylko mówię, że gdzieś pomimo pełni takiego, że wow, doceniam wszystko, co tu się dzieje i zaraz będę o tym mówił, bo naprawdę ja nie będę wymieniał żadnych wad tego filmu, to muszę powiedzieć, że gdzieś moje serduszko pozostaje takie nieporuszone. To nie jest tak, jak na przykład czuję to przy Powrocie do przyszłości, czy nawet w Gwiezdnych Wojnach, gdzie jestem po prostu porwany przez przygodę. To też może łączyć się z tym, że oglądałem tamte filmy i kocham je, wiecie, z tej takiej nostalgii dziecięcej. Także jestem ciekaw, tak kończąc ten taki dziwny wstęp, gdzie krytykuję coś, co nie zasługuje na krytykę, ale takie mam odczucia uczciwe. Każdy z nas ma co do filmów odczucia. Nie zawsze one muszą być logiczne, w sensie, że wiecie, że włączacie film, który wszyscy mówią, że jest genialny, no widzicie świetne zdjęcia, o, słyszycie świetną muzykę. Może wam się z jakiegoś powodu nie podobać. Także to też trzeba pamiętać, że mówimy zawsze o swoich prywatnych, subiektywnych opiniach. A jak się zastanowimy nad tym filmem tak bardziej technicznie i tak dalej, no tak, jest on genialny. Ja uważam, że Spielberg jest jednym z najlepszych reżyserów w historii kina. Począwszy od wprowadzenia Indiana Jonesa w tym filmie, gdzie znowu mamy, ten scenariusz jest świetny i jakby to, w jaki sposób Spielberg opowiada historię Kazdana, tego co zresztą też pisał Gwiezdne Wojny i tak dalej, to generalnie rzecz biorąc jest przykład właśnie jak robić filmy i dlatego to on jest później tak zmaltretowany, bo ludzie spojrzeli na ten film i stwierdzili, no okej, to jest kurwa, trzeba to odtworzyć od tyłu i będziemy mieć po prostu blueprint, będziemy mieć po prostu taki poradnik jak robić filmy, ponieważ tu wszystko działa. Wprowadzenie głównego bohatera, który gdzieś tam tajemniczo w dżungli, na prawdziwych scenografiach, z prawdziwymi tymi rekwizytami, gdzie nawet te ich ubrania przez cały film, wiecie, ta jego czapka, czy byłby ten beach, ale w ogóle ubrania i to tło stworzone przez prawdziwe lokacje i prawdziwych ludzi. Wszystko tutaj działa. Gdzie nawet później są te sekwencje, że oni w jakimś tam egipskim, w Kairze, czy gdzieś są, nieważne, ale są w jakimś egipskim mieście i jest mnóstwo tych miejscowych ludzi gdzieś tam w tle i oni się zachowują tak, wiecie, nikt tutaj nie zepsuł sceny, że tak powiem. Wszyscy się zachowują naprawdę dobrze. Spielberg potrafił nawet wyreżyserować i zawładnąć otoczeniem. I zaczynamy w tej dżungli, zaczynamy z tym Indim, gdzie jest ta scena, że tam ktoś go zdradza i takie wszystko jest w takim troszeczkę klimacie takiego leciutko, taki oldschoolowy film noir czy coś, gdzie tak nie do końca wiemy co się dzieje, zbliżenie na twarze, jest mnóstwo jak dla mnie osobiście, ja kocham Sergio Leone i Boże, spaghetti westerny, nie wiem czemu chciałem powiedzieć italskie westerny, jakiś, kurwa, moja, jak mój mózg działa albo nie, spaghetti westerny, gdzie on uwielbiał szerokie, wielkie kadry, ale doprowadzał non stop do close-upów, gdzie mamy tylko czyjąś twarz, gdzie widać te stróżki potu, bo kręcą na lokacji kropowatą skórę tego kolesia, który wydaje się prawdziwy z tego miejsca. I tutaj mamy to samo, gdzie natychmiast przechodzimy w jakieś zbliżenia. Dodatkowo mamy mnóstwo i to jest coś, co w tym filmie po prostu jest tego mnóstwo już od pierwszej sceny. Coś, co taki właśnie Chris Stackman później bardzo słusznie wyłapał jako 17-latek, że Spielberg tak kręci i sam robił w swoim filmie, wydestylował to z oglądania i my też to możemy sobie teraz wydestylować. Jest mnóstwo takich momentów, że jeśli nasz bohater na przykład ma jakiś przedmiot w ręce albo jest coś istotnego, to Spielberg tak to kadruje, że ten przedmiot bardzo często wchodzi w kadr. Na bardzo takim pierwszym planie. I to jest też stare, dobre zabawa głębią, gdzie kadry nie są nudne, ponieważ kilka istotnych rzeczy na różnych głębokościach w tym kadrze danym się znajduje. I to jest takie proste, to jest takie oczywiste, a jednak tak skuteczne i tak niewykorzystywane. Wielu reżyserów do dzisiaj, większość filmów tak nie robi. Po prostu będziecie mieć szeroki kadr, będzie stał ten Indiana Jones i podniesie swój kapelusz. A to było coś, że kapelusz wchodzi w kadr, albo jakiś tam nóż, albo jakieś inne rzeczy w trakcie tego filmu. Cała ta początkowa sekwencja rewelacyjnie ustanawia ton. To jest też coś, co często dzisiejsze filmy akcji szczególnie. Nawet te ostatnie, te Grey Many, czy teraz mówiliśmy o Extraction 2, Tyler Rake. No to są gdzieś tam spadkobiercy tego. No oczywiście tam nie chodzi o archeologiczne odkrycia, tylko o strzelanie się i scenę akcji w tym sensie. No ale jest to gdzieś taki prawnuk, gdzie mamy non-stop kaskaderkę i pościgi i ten nasz główny bohater jest tym właśnie, no Chris Hemsworth jest takim Harrisonem Fordem, prawda? I to jest absolutnie fascynujące, że
Te dzisiejsze filmy często zatracają taki właśnie, czym ten film chce być. Czy on chce być na poważnie, czy on chce być po prostu czy śmieszny. Taki często ten ton filmów w tych dzisiejszych akcyjniakach wychodzi gdzieś taki pomiędzy. Taki nie do końca wiemy, że... I to jest na przykład różnica między tymi... jest w ogóle temat na oddzielną rozmowę, ale to jest różnica między tym, że na przykład James Bond często jest fajniejszy niż jakieś byle jakie netflixowe akcyjniaki. Mimo, że robią to samo, sceny polegają na tym samym. Ponieważ James Bond ma swój ton i styl i charakter. Ma coś takiego, że wiecie, że oglądacie Jamesa Bonda, nie? Przynajmniej tam w danym okresie, bo też na przestrzeni lat się zmieniało. A tamte filmy są takie nijakie. Takie, o, kolejny film, gdzie główny bohater będzie niezabijalną maszynką, która się strzela i tak dalej. I to właśnie jest to, że tu w pierwszej scenie mamy ustanowiony ton. Jest przygoda, jest niebezpiecznie, jest trochę kampowo, jest trochę głupie, jest trochę tak, wiecie, tak trochę śmiesznie, tak trochę, tak nie do końca na poważnie, ale coś się dzieje, to mamy flaki na ekranie, że tam jest ten Jason Molina tutaj kończy nabity po prostu na pal, znaczy na jakąś tam jedną z tych pułapek. No i oczywiście ten ton i ten początek ustanawia też to, że nasz bohater jest taki, on wychodzi z cienia, on niewiele tutaj mówi w tych scenach, ale jest bardzo, tak wiele charyzmy już bije od Harrisona Forda od pierwszych momentów, że aż chce mu się kibicować i aż chce się go poznać, kim on jest, że on jest tak odważny, tak dużo wiedzy ma na temat tego, co tam robi, jak wiecie, zamienia te, znaczy w ogóle uważa na te pułapki. I jednocześnie jest cały czas w tarapatach, z których ledwo co wychodzi, przez co jest też napięcie. Spielberg świetnie buduje napięcie w każdej z tych scen, gdzie nasz bohater, w przeciwieństwie do tego Tylera Rake'a, który tam ma 700 przeciwników, on robi babam, 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 babam i zabija 30. Nasz bohater tutaj naprawdę jest po prostu już końcówką ręki się łapie, jak tam spada z jakiejś tam w przepaść i naprawdę wygląda, jakby miał zginąć. I jest takich momentów mnóstwo. Spielberg to rozumie i też eskaluje te sceny, gdzie on zaczyna od jakiejś jednej pułapki, że mu tam przelatuje przed głową, a kończy na tym, że wszystko po prostu zaczyna się rozpieprzać. I naszego bohatera goni ta wielka, też ikoniczna jak wszystko w tym filmie, kula. Tak się właśnie buduje sceny, powoli, tajemniczo wprowadza kogoś fajnego. No nie? Kogoś fajnego, nie byle kogo, nie kolejny o w garniturze idzie strzelać, tylko kogoś fajnego, kogoś charakterystycznego, innego, dziwnego, takiego, o, chciałbym go poznać. Potem się go wprowadza w miejsce, gdzie się powoli buduje napięcie i pokazuje, że tam jest niebezpiecznie i tak dalej. Pokazuje też się cechy naszego bohatera, że właśnie on się na tym zna, że rozumie, że musi uważać i o, psz, naciśnie na jakiś stopień. No, nie widzicie mojej stopy w kadrze, ale zrobiłem... I wiecie, coś przed nim wystrzeli, po czym następuje eskalacja napięcia i tego, że się akcja rozpoczyna i jest coraz więcej, coraz bardziej, o mój Boże, czy on przeżyje i koniec. Ale jak jest koniec i mamy release emocji, to tam też coś się dzieje, jest wprowadzony czarny charakter filmu. Dr. Jones. Again, we see there is nothing you can possess which I cannot take away. I nasz bohater dalej musi uciekać i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj Spielberg fantastycznie po prostu podbudowuje to wszystko. Ten film, mówię, można z niego taką esencję kina po prostu wyciągnąć, tego typu, no, przygodowego, tak? A sam Harrison Ford, cholera, no, chłop był... I tak, jak za dzieciaka oglądałem te filmy, to nie myślałem pod tym kątem, ale tutaj sobie myślałem, ależ on był przystojny. Jak ja bym był dziewczyną młodszą, znaczy młodszą, nawet w moim wieku, ale... w tamtych czasach oglądającą, czy chociażby teraz, a bym się w nim kochał, bo po prostu chłop jest tak charyzmatyczny, jak on się pojawia w tej scenie, scenę później, która też fajnie podbudowuje jakby ten ing do jego yanga, że on jest tam nauczycielem w jakiejś tam szkole, po prostu, wiecie, historii, czy archeologii, czy czegoś, i on stoi przy tablicy tak normalnie ubrany i trochę ulizany, mówię tak, ale on jest przystojny. I tak się uśmiałem, bo okazuje się, że sekundę później to jest wręcz dowcipnie pokazane, że wszystkie dziewczyny tam w klasie tak... Generally poor condition of the find. However, chamber 3... was undisturbed, and the undisturbed chamber and the grave goods that were found in another... I mówię, to normalnie, film też to wie, że on jest przystojny, film sobie nawet trochę z tego żartuje, uśmiałem się totalnie, wiecie, tak teraz, że mówię tak, to sobie jest ta scena, ja myślę sobie, ależ on jest przystojny, i mówię ci na te laski, a te laski, po prostu śmieszne, ale to prawda, Harrison Ford, mua, w sensie pełen szacun, no nie, jakoś tak, ja tak sobie ciaka oglądając inaczej na to patrzyłem, raczej, no i szczególnie raczej zwracałem uwagę na dziewczyny, teraz zwracam uwagę na wszystkich. No i uwielbiam w ogóle reżyserię Spielberga, to znaczy, oczywiście ten film słynie ze scen akcji, z tych setpisów, z tych właśnie takich, wiecie, że rozpoczyna się cała sekwencja, która idzie przez różne miejsca i tutaj mamy jakiś ciekawy pojedynek, a tu mamy coś, a tu na koniec mamy jakiś tam wybuch na koniec tej sceny akcji. Uch.
Wszystkie te momenty są świetne. Nawet ten wybuch jest tak nakręcony, że jak on myśli, że ta jego dziewczyna tutaj ginie, to ten wybuch jest tak nakręcony, że on jest w kadrze właśnie z Harrisonem Fordem na pierwszym planie. To są wszystko takie szczegóły, gdzie ktoś po prostu to... takich rzeczy... Te dzisiejsze filmy mają 10 razy większy budżet, ta eksplozja będzie 20 razy większa, a nie ma w nich tak kreatywnych ujęć. Ale nawet takie proste ujęcia, jak on siedzi i gada z tymi jakimiś tam rządowymi ludźmi na zasadzie nudna scena jak 2x2, jak gadają w klasie. Nawet tam są tak ciekawe ujęcia, że właśnie jest oni dwaj gdzieś tam, pamiętam, szeroko na blisko w kadrze, a tamci dwaj, czy tam Harrison gdzieś między nimi. Takie blokowanie, gdzie bohaterowie poruszają się w kadrze tak, że są wszyscy widoczni na różnych płaszczyznach. Ktoś to przemyślał, to nie było zwykłe usiedli shot, reverse shot, tak jak zazwyczaj bywa. Kurczę, muszę powiedzieć, naprawdę lubię to, kiedy oglądam taki film i po prostu widzę, że ten Spielberg za kamerą wie, co robi, wie, dlaczego wszystko robi. I tak jak najwięksi z większych, wszystkie Kurosawy i tak dalej, blokuje sceny w ten sposób, żeby one były przyjemne dla oka, sensowne, żeby było jak najwięcej informacji zawartych, żeby kadry były jak najprzyjemniejsze do oglądania. Oczywiście to samo jest we wszystkich scenach akcji, które... Te sceny akcji oczywiście częściowo się jakoś tam zestarzały, no bo wiadomo, że jest tu dużo takiego, wiecie, że robi wielki zamach, uderza chłopa, duży chłop stoi, czeka, zostaje uderzony. No wiadomo, no nie jest to może dzisiejszy tam John Wick. Prawda jest taka, że ja przy John Wickach się czepiam, że tam dużo widać tej kaskaderki, że oni czekają na uderzenie, że jest wszystkiego więcej, bardziej, ale te same problemy istnieją, nie? Ale to nieważne, ponieważ te sekwencje są fascynujące. Te wszystkie stunty właśnie, że on jest tam ciągnięty pod samochodem. Tam w ogóle jakieś różne... Te sekwencje tutaj to mógłbym 20 minut opisywać, jak on tam zaczyna w jednym miejscu, potem prowadzi ciężarówkę, ciężarówka wywraca ludzi. Ci ludzie jak wypadają z tych samochodów w tej jednej sekwencji właśnie pościgu, to muszę powiedzieć, że naprawdę hardkorowo ci kaskaderzy byli tutaj poturbowani. I to też jest w ogóle fajne, że cały film wiemy, że jest bez CGI, nie? I to jest coś, co właśnie taki Tom Cruise z tymi swoimi tam Top Gunami, Mission Impossible i tak dalej próbuje jakoś odwzorować. John Wick w pewnym sensie też, że właśnie to się dzieje w kamerze. Że to są efekty specjalne czasem, ale praktyczne. Że to nie jest właśnie nasz bohater na green screenie i wiecie, i coś za nim wylatuje w kosmos. Bo to widać i to nie działa, albo przynajmniej nie działa tak jak powinno, no nie? I to te starsze filmy tego typu, to było fajne, że my czujemy, że ci aktorzy są po prostu spoceni, kręcą to w jakimś, jak nie w Egipcie, to kręcą w jakimś Maroko, tak? No nieważne gdzie, ale na pewno nie kręcą tego w studio w Londynie na green screenie, nie? I to czuć. To widać, to jest właśnie ten element tej przygody, że my lecimy na tą przygodę z tymi bohaterami do jakiegoś egzotycznego miejsca dla nas, tak? I dodatkowo właśnie to, że ktoś tam wypada z samochodu, ja wiem, że on wypadał z samochodu, tam były triki, tak, samochód jechał 30 na godzinę, a nie 70, jak nam się próbuje pokazać dynamicznie, nie? Ale mimo wszystko to się działo w kadrze, to kino przygodowe odwołujące się właśnie od Bustera Keatona i starych dobrych czasów, kiedy po prostu to było w 100% bycie Daredevilem, bycie wariatem, który musi z pociągu na pociąg przeskoczyć, aż do dzisiejszych czasów, gdzie właśnie ten tam Tom Cruise powiedzmy stara się troszeczkę tą gasnącą... jak jest po polsku, torch, pochodnię, ten płomyk gasnący próbuje podtrzymać jeszcze tam się, żeby się tliło chociaż troszkę, nie? Gdzie oczywiście oni też w tych filmach tam Mission Impossible i tak dalej używają, oczywiście, że używają CGI i ten, ale no im więcej można zrobić w kamerze, tym lepiej. Jest dużo oczywiście śmiesznych momentów w tym filmie. Całość myślę, że jest skierowana w bardzo wszechstronną publiczność, że jest dużo strasznych momentów, dużo śmiesznych, jest przygoda, jest akcja, są ciekawi bohaterowie, może niezbyt pogłębieni, ale ciekawi przynajmniej tak na pozór. I tak jak mówię, gdzieś to wszystko oglądając trochę tak bezemocjonalnie robiłem notatki, widząc te wszystkie plusy i to właśnie jak on operuje kamerą, po prostu z przyjemnością analizowałem sobie to na poziomie technicznym, ale... Ten film jest tak genialny, że później go tyle razy już odwzorowywano i wyciągano właśnie, destylowano te wnioski i robiono to jeszcze raz, tylko gorzej, że gdzieś tak z tyłu głowy oglądałem i myślałem, Boże, jakie to już jest, temat jest tak już zajechany, że aż szkoda, że gdzieś po prostu, ale no kurczę, film zasłużenie jest absolutnym klasykiem akcji. Tylko po prostu mówię, że personalnie nie sprawia mi aż takiej przyjemności. Nie potrafię wyłączyć tego myślenia, no nie wiem, sam nie wiem, wiecie. Sam nie wiem. Ale z przyjemnością mi się to oglądało i nie wspomniałem miliona mniejszych momentów, sekwencji, fajnych pomysłów itd., itd. Że nie wspomnę o tych wszystkich wężach i innych pająkach w tym filmie, które aż mnie przerażają. Ode mnie zostanie 9 na 10 i... Na
tak naprawdę nie ma powodu, żeby nie dać dziesiątki, ale jako, że mam tam tą moją taką, że aż tak dobrze się nie bawiłem, to dam dziewiąteczkę. Czy jest to jakiś tam też film, wiecie, na zasadzie, no jest to tylko przygodówka w pewnym sensie, ale no kunszt techniczny jest świetny i tak dalej. A propos tych scen, jak ten Indy tam, no to najpierw tego węża trafia i ten wąż jest w samolocie, on mówi, nienawidzę węży. Boże, ostatnio podzielę się prywatną historią. Płynęliśmy sobie kajaczkiem po Wiśle w miejscu, gdzie nie chciałbym się wywrócić totalnie. I coś mnie zaswędziało pod pachą. Aż mi niedobrze, jak o tym myślę. I spojrzałem i mi tak wielki, kurwa, czarny pająk, wielkie bydle chodziło tak po skórze. Miałem koszulkę na ramionczka i kapok. I odruchowo go strąciłem. Ale tak, wiecie, tak w taki panikujący sposób, jednocześnie staram się nie wywrócić w kajaku. Trochę jak ten Indy tutaj właśnie z tym wężem, mi się to skojarzyło od razu, aż miałem PTSD, jak widziałem tą scenę, że z tym wężem to się zesrał, no nie, to tylko pająk. Ja nienawidzę pająków, nie? Nie coś się boję, że uciekam, rozdeptuję. Ale w kajaku, w którym nie możecie, wiecie, się ruszyć, to sytuacja jest strasznie taka, że mi się to nie podobało. I jak go strąciłem, to nie wiedziałem gdzie. Czy do wody, czy do kajaka, czy wleciał mi za koszulkę. Uczcijmy to chwilą ciszy i powiedzmy, że moja następne 40 minut w tym kajaku nie było przyjemne. Czekam na wasze opinie. Czy czekacie też na nowego Indiana Jonesa? I do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o filmach.